Do tego, jak sytuacja z dziećmi wygląda? Zbigniew, Mateusz i Mirosław. Niestety jest ich trzech. Także będzie ci sprytnie i ciekawie. Southern Kingdom of Lesser Poland, Hachino of Lesser Poland and six more titles, a ten Kingdom of White Rus, High Chiefdom of Połock, a ten High Chiefdom of Bukowina. No i dobre, no ale Bukowinę zaraz komuś oddamy, bo mamy za dużo księstw. Więc tak, po pierwsze. No tak, po pierwsze tą Bukowinę. Bukowina, Bukowina, tylko mi pokażcie, tak, księstwa, duchy titles, tak. Halicz, Bukowina. I Bukowina de jure ma w Suczewie, nie? Dobra. Chiefdom of Suczewa. To jest właśnie tu. Czyli ten miecio zostanie automatycznie. Recent titles only. High Chiefdom of Bukowina, bardzo ładnie. Teraz bym jeszcze chciał, żebyś w ogóle się przekonwertował. Dasz radę? Może się da, może się nie da. Się okaże. Excellent. No niestety, ten się nie przekonwertuje, ale z Krakiem mamy alliansa, bardzo ładnie. Fist się robi. A dobra, to jak mamy z Krakiem alliansa, a Children Siblings. King Pełka nie poszedłby na alliansa. Negotiate Alliance. No nie bardzo, nie chcę się zgodzić, bo jest claimantem. Ma minus 200 za to, że jest claimantem, chociaż boi się mnie, co ciekawe. Nie mam huka też na niego. No to trudno, dobra. Jeden sojusz mi na razie wystarczy. Teraz tak. Następnych 7 tytułów, które możemy zrobić. Królestwo Wielkich Moraw. Tego akurat nie muszę oddawać, bo tytułów króla mogę mieć chyba dużo. Księstwo Nowogrodzkie. I Chiefdom of Nowogrod to jest stolica. Ale Nowogród bym chciał zostawić dla siebie, więc teraz zmienimy stolicę na tutaj. To jest High Chief domowna. Tak, ty gościu zostaniesz teraz księciem nowogrodzkim. Proszę cię bardzo. Sulistry, taki z poraną mordą troszeczkę, zostanie księciem, bardzo ładnie. I następne księstwo morawskie. Proszę bardzo, tworzymy tytuł, oczywiście. Normalnie w Ołomuńcu jest morawskie księstwo, ma stolicę, czyli tu. Proszę was bardzo, zostajesz High Chiefdom of Moravia. Proszę się bardzo. Świetnie, świetnie. Następny tytuł, Transylwania. Tak, tworzymy. W tym miejscu mamy stolicę. No i proszę bardzo, oddaję. Następnie Steiermark.
No i tutaj babeczka dostaje High Chief Dome of Steiermark, dobra. I zostaje mi Bucks. Kaska jest jeszcze, jest, dobra. Tutaj będzie stolica, proszę bardzo. O. Coś mi się nie klikło chyba. To jest Castle Holding. Nie, nie da rady tak. A ten? Temu mogę, co ciekawe. No to dobra. High Chiefdom of Bucks. Proszę bardzo. Zostaje moim wasalem. Świetnie. I teraz zostaje mi jeszcze High Chief ten Sulistry of Nowogrod, to Queen's Fione of Nowogrod. To mogę stransferować rzeczywiście. Proszę bardzo. By nie było problemów z wasalami. I możemy jeszcze Temesz zrobić. Poka. Tak, stwórz. No i tutaj babeczka by mogła mieć na przykład ten tytuł. High Chief Dome of Temesz. Oczywiście. Okej, okej. Wszystkie księstwa rozdane. Powerful wasale, że tam oczekują pozycji, no trudno. Możemy też wykupić dwóch więźniów za dyszkę. Okej. I tą za też dyszkę. Okej. I low control in Ballarat jest. Więc weźmiemy tego naszego speca od podwyższania kontroli i wrzucimy go do Balradu. Świetnie. Wszystko zorganizowane chyba. Można odpalać powoli. Glory is widely known. Uzupełniłem tutaj prestiżu. Feast Troubled Kinswoman. Chiefess Agnieszka dostaje 15 opinii o mnie, albo traci 15, 20 opinii. No to dobra. I dostaliśmy jeszcze nawet haka na nią. Conversation partner. Tak, tak, oczywiście gadamy sobie z jakimś typkiem, będzie wszystko w porządku. Mamy 22 tysiące ludzi ewentualnie, jakbyśmy chcieli komuś narąbać. Wracamy do domu, okej. O, następna uczta, bardzo ładnie, to jedziemy. Teraz jeszcze frakcje. Frakcje są jakieś, ale żadna nie jest jakaś... O, może ta. Katarscy populiści. Dobra, dobra. Katarscy populiści widzę. Tutaj 12 członków to ma. Czaslaw, no... Dobra, mnie też to fascynuje, spoko. A oni mają 49%, threshold jest 80%, czyli muszą dorobić jeszcze 21%, żeby mogli mi wypowiedzieć ultimatum. Myślę, że do tego nie dojdzie. Wracamy do domu, stresik opanowany, wszystko fajno. No to co? Samemu można by jakiegoś fista zrobić albo coś. Invite claimants, a co to robi? I must have valid claim on foreign land. Luckily for me, there are many claimants out there who would be willing to become my vassals in return for my military support. Że mogę zaprosić claimantów. O-o. Siemiomysł passed away. Jak to się stało? Marshal. No to potrzebujemy kogoś z dobrym marshal skillem. Żegota. Proszę cię bardzo. Stajesz marszalem. Wiesiek znowu odwalił dobrą robotę i przekonwertował jakieś hrabstwo. Bardzo ładnie z jego strony. Także lecimy dalej. Legnica. No, może skupmy się na faktycznych granicach tutaj mniej więcej w Polsce. Karpie. Mogę sobie zbudować jeziorko z karpiami.
Za 115 albo za 6 dych 75% szansy. Tak, dobra, udało się. Dobra, mamy 22 tysiące wojska i trzeba by coś pomyśleć nad tym, komu dowalić, ale zobaczmy jeszcze te decyzje. Właśnie, mamy jakiegoś fizyszyjana w ogóle. Gdzie to mogę sprawdzić? Na korcie. Tak, na wojak Mita jest naszym fizyszyjanem, ale nie jest źle. Domain Vassals. 16 tribal wasali i dwóch feudalnych. Sukcesja. Confederate Partition. No i to mi się zajebiście nie podoba. High Partition. The lion's share of titles will go to your player heir. The rest will be divided between your children. Under Partition, your titles will be divided equally between your children. A Confederate? Your titles will be divided equally between your children. The new titles may be created for younger realm. Ah. Single. Primogeniture. Nie mam High Crown Authority. Mogę się uwalić. You do not have limited Crown Authority. O, ale mogę sobie przerzucić na trzecią tą. Divide and conquer. Tak. Dopilnuj, żeby Maciej nigdy już tam nikogo nie popierał, żadnych frakcji. 1100 prestiżu i przerzucam się na następny. Na High Tribal Authority. Bardzo ładnie. Zbigniew. Na ostatniej uczcie miał ciężki moment. No, wymknął się wcześniej i nikt go nie widział przez cały wieczór. Może zostać niecierpliwy. Co daje mu learning minus 2, prestiż plus 20. Nie najgorsze. Może dostać nieśmiały, o tego nie chcemy na pewno. Albo glutonus, czyli obżartuch taki. Stewardshipa ma minus 2. Nie, to niech już zostanie ten niecierpliwy, trudno. Dobra, no i teraz jakbym chciał na przykład na primogeniture. High Crown Authority, a tu mam High Tribal Authority. A jak mam zrobić? Aha, czyli żebym to mógł zmienić, to muszę w ogóle przejść na feudalizm, żeby zmienić to prawo dziedziczenia. Tak samo tutaj, High Partition nie mogę zmienić ani ten, bo muszę mieć Limited Crown Authority. A ja mam High Tribal Authority. Bo to jest Tribal Empire, czyli muszę zmienić typ rządów na feudalny najpierw. A żeby zmienić tryb rządów na feudalny, to potrzebuję mieć Absolute Tribal Authority, to zaraz będzie. I słowiańska prawda musi być zorganizowaną wiarą, no właśnie. Czyli potrzebuję te 4000 piety. A i muszę jeszcze mieć wszystkie innowacje z Tribal Area, ale to akurat nie zanim to dojdzie do tego, to już będę miał raczej. Mirosław jest już dorosły, bardzo dobrze. Jebut. Ma 16 intrygi, więc całkiem spoko. Dlatego ma Herculean i Intelligent. No jest zajebisty, bym powiedział. No ale nie jest moim heirem. Moim heirem. Czy jest moim heirem? No jest moim heirem, bardzo dobrze. No to bardzo dobrze. Gościu, musimy ci znaleźć żonę. No i oczywiście lecimy po trajtach. I weź se powiedzmy Martę. No jeszcze do tego będzie piękne to jego dziecko może. I sru poszło. Czyli musimy tak, zorganizować wiarę i przeskoczyć na Absolute Tribal Authority. A to do zrobienia. Z tym Tribal Authority to myślę, że jest do zrobienia. Chancellora nie ma. Gottfred Turesen z Danii. No dawaj, dawaj.
Tylko musimy cię zesłejować od razu. Jest troszkę nie po naszej myśli w tym momencie. No to Absolute Tribal Authority będzie można zrobić w 2019 roku. Za 10 lat niecałe będzie można to zmienić. To już całkiem spoko. A potem trzeba będzie tak, wykminić wszystkie wynalazki z tej tribalnej epoki. Na razie mamy 11 z 20, także... Znaczy, mam nadzieję, że tych nie liczy, no bo jakby nie mam dostępu do nich, tylko te, które mogę, nie? Mam nadzieję. Teraz na przykład Public Worksy się robią. Public Worksy będą za 32 lata, ale mam nadzieję, że może tam learninga jakiegoś podejdziemy i... z learningiem coś pokombinujemy i będzie lepiej, nie? Może to będzie szybciej szło. Możesz w dupę jeża. No dobra, na razie będziemy kończyć na dzisiaj chyba. Więc plan jest taki, żeby zaadoptować feudalizm, ale to jeszcze do tego trochę czasu. Tu się wszystko buduje ładnie. O, tu była kiedyś Szwecja, teraz już jest Norwegia, więc już wiemy, komu będzie trzeba narąbać w następnej kolejności. O, wiedźmę znaleźli. Wypuścić ją. Są poszlaki, to są poszlaki, panie. Dobra, ja chcę tak, Taxmana i chcę Golden Obligations. O, właśnie, Golden Obligations chcę. Teraz mogę żądać opłaty za hooki. Możemy stworzyć Królestwo Bohemii jeszcze. To oczywiście tworzymy, bo czemu nie? Katri można by wyransomować. No 87, ok. I mogę z Pełką negocjować teraz już Alliance. Bardzo chętnie. Marvelous. No i świetnie, czyli z dwoma braćmi już mamy sojusz, więc generalnie nie będzie tu z tym problemu, myślę, w tym momencie. Będzie dobrze. W Barladzie się wybudowało coś, więc od razu postawmy następną rzecz. Longhouses upgrade. A, że Salomea jest ostatnio distant. A, to jest jego kochanka. A, nie będzie mnie już znieważać, tak? Dobra. Sprawdzamy sekrety Salomei w takim razie w tym momencie. Okej. No i dobra, i będziemy powoli kończyli. No, to następne myślę, że sobie polecimy z Norwegią tutaj nad Bałtykiem, żeby to odebrać. A potem sobie polecimy z Anglią dalej może. Z drugiej strony, jakbym chciał na przykład przejść na feudalizm, to dobrze jest mieć trochę feudalnych ziem. Czyli nie wiem, jak tam w Serbii to wygląda, ale wydaje mi się, że oni tutaj mają... No tak, oni tutaj mają feudalne holdingi, więc to by wypadało na przykład Serbię może przejąć i tutaj na południu bardziej się skupić. Chociaż pewnie bardziej rozwinięte te feudalne holdingi będą w tej Frankonii tutaj. Więc może by tu iść na zachód. Już częściowo trochę mamy tego. Turingia na przykład teraz jest. Ale Turingia ma z kimś wojnę chyba, nie? Bo tak to byśmy mogli... No właśnie, zwasalizować go spróbować, ale chyba się nie da. Dobra. I tu jest Królestwo Litwy na przykład, żeby było śmiesznie. Polska, Bihar, Węgry, Serbia. Wszystko jest popierdzielone i to zdrowo w tym naszym imperium, no ale jakoś to idzie. Także sobie najpierw chyba zorganizujemy tą Norwegię tutaj, bo z Anglią pewnie jeszcze mamy rozejm albo coś. O, chyba już nawet nie. Serbia go tam podbija, spoko.
Więc może najpierw Anglię, potem Norwegię zobaczymy. W każdym bądź razie tą Anglię stąd z nad Morza Bałtyckiego byśmy się chcieli pozbyć. Potem myślę, że właśnie Skandynawię byśmy sobie skubnęli, tak żeby to Morze Bałtyckie było naszym wewnętrznym morzem. A potem się przeniesiemy na południe i sobie tutaj polecimy Cesarstwo Bizantyjskie rozpieprzyć na przykład. To by było całkiem niegłupie. I będzie wtedy już grubo. Ale i tak na razie jesteśmy całkiem sporym państwem. Miejmy nadzieję, że to się nie rozwali wszystko w pewnym momencie. A ktoś mi jakąś wojnę wypowiedział. Nawet nie zauważyłem. Ciekawe czemu? Nie wiem. Albo jestem jakiś ślepy, albo nie widziałem w ogóle ostrzeżenia, że wojnę mam. Dobra. Nie zaszkodzi mieć przyjaciół. Dostaję Gregariusz. To akurat nie całkiem spoko tri. Dyplomacja plus 2. I to jest cnota dla słowiańskiej religii, więc super miodzio. Dobra, trzeba zacząć zbierać już to piety, póki jeszcze jakoś jest w miarę, więc... nie mogę iść na pielgrzymkę, bo jestem w trakcie wojny, więc nie mogę chodzić na pielgrzymki w trakcie wojny, okej. Także, no cóż, wojną się zajmiemy w następnym live'ie. Na dzisiaj tyle. Dajcie Morrowinda. Jak mam stolicę w Ameryce jako Rosja, to Siberian Frontier tam działa. Szybka kolonizacja za dyplom. Dobre. To chyba nie ta gra. Tutaj nie ma Ameryki. To jest średniowiecze, jeszcze o Ameryce nikt nie słyszał. Jakub. Dobra, kończymy na dziś. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. A odcinki z tego live'a oczywiście będą dostępne codziennie na YouTubie. A jak ktoś nie chce czekać, to może sobie skoczyć na Twitcha i tam przez, nie wiem, 14 dni chyba zostaje ten stream do oglądnięcia. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.